tyle. Ja jestem Białe Sześć i witam was w kolejnym streamie. Dzisiaj na warsztat idzie gra Banished, zwana inaczej grą o cyganach. Witam wszystkie osoby, które są na streamie. No i cóż, zaczniemy naszą nową grę, Town Name. Ja chcę swoje nazwę, Zadupie. To będzie moja nazwa. Map Seed, zróbmy losową generację tak z 20 razy. Allah Akbar. Czekajcie, Valley Mountains, chcę Valley. Stern Says, Medium chyba starczy. Klimat, Fair. Katastrofy, no niech będą on i Starting, no dobra, to niech będą Medium, to myślę, że sobie powinienem poradzić. Dobra. Wpiszę 1, 2, 3, 4, 6, 7. Czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Szukałem tutaj jakiegoś trolla, ale nic nie było. Ale nic nie było, nic nie było. Tak, tak będzie w... Dobra, pauza. O co w tej grze chodziło? Dobra, czekajcie. Mamy całkiem niezły teren. To są kamienie... Kamienie, tak? Żelazo to nie jest. Dobra, czekajcie, muszę to ogarnąć. Tu mamy jeziorko. Przez rzekę była droga handlowa. Można było uprawiać handel, tak? I tu jest moja magiczna rzeka. Czyli w tym... Aha, to tak, tak... Co to jest? A, okej, okay, jelonki. Dobra, czyli tutaj można by zbudować w ogóle trading post. Wiem, że to, czego trzeba zacząć, to trzeba zacząć od zbierania surowców, tak? Remove resources. Ale tymczasowo mam pełny stockpile. Dobra, czekajcie. Home and housing. Prędkość. Drogi i mosty. Mosty dla pana starosty. Mógłbym tu zbudować most, tak? Tak, mógłbym zbudować tu most. I to nie byłby głupi pomysł, tylko myślę, że na tą prawą wyspę będzie lepiej się dostać. No i ten most też będzie krótszy. Kurwa Bielak, dlaczego nie mam moda? Bo chcesz wysadzić stream. Dobra, tu ustawimy, żeby zrobili most. Nie wiem, czy mi to na razie będzie konieczne, ale dobra. Stockpile. Stockpile, czyli magazyn, tak? Czyli magiczny magazyn. Niech ten magazyn będzie tutaj. Niech ten magazyn będzie tutaj. Co my mamy? Market. Season to collect food, tools and fuel. Okej, okay, czyli market tak jakby funkcjonuje do tego, że ludzie stamtąd biorą wszystkie rzeczy. Okej. Okay. Jezus, ja... Ta gra jest dobra, jak się w nią gra cały czas. Gorzej, jak właśnie nie grasz w nią w ogóle przez dłuższy czas i nagle musisz do niej wrócić. Dobra, ustawmy, żeby zbierali surowce stąd. Stąd. Brak selektywnej wycinki, ta wyspa ma być czysta. Dobra, niech zaczną coś robić. Domki butuli. Tak, domki muszą być, żeby moje lewaki cygańskie były szczęśliwe, tak? Dobrze, 2, 3. Nie pamiętam, ile się tam mieści do tego jednego domu. Dobra, chyba lewakom starczy na razie. Dobra, teraz wszyscy wydobywają surowce i to jednak było żelazo, tak? To tak wygląda. Dobra. I teraz tak, muszę stworzyć builderów, tak? Muszę stworzyć builderów, którzy będą się za... Gdzie był ten cały tab z builderami? Bo to mi jest potrzebne. Eventy, dobra. Generalna statystyka. Tak, to mi będzie potrzebne. I prace. Świetnie. Czyli tak, czyli chcę mieć dwóch builderów i na razie większość mogę mieć pracowników, tak? Okej, okay, bo oni wszyscy będą pracowali na razie przy przydzielonych rzeczach, a dwie osoby będą budować. W sumie tych... Dobra, to niech dwie osoby zajmują się tym budownictwem. Warsztaty, gdzie były warsztaty? Szpital, studia. Szkoła. Szkoła się budowała na końcu chyba.
Dobra, na pewno byśmy potrzebowali, no właśnie, rolników. Na pewno byśmy potrzebowali rolników. Nie pamiętam, jak wielkie pola się robiło tego, tylko. Dobra, zróbmy takie. 5 na 10. Mamy paprykę. Dostaję tam planting and harvesting. Okej, okay, czekajcie. I tak, na tym polu będzie pracował jeden worker, ale schowałem sobie statystykę. Tak, schowałem sobie statystykę, bo jestem inteligentny. I teraz tak, potrzebujemy farmera, czyli jedna osoba musi iść do farmingu. Okej, okay? Twoją pracą jest farming, świetnie. Zrób rybaków. No tak, to też ma trochę sensu. Tylko żeby zrobić rybaków, potrzebuję mieć pomost rybacki, jeśli dobrze pamiętam. Tak, pomost rybacki, który jest tutaj. Dobra. Właśnie. Zwiększmy ilość builderów może do 4. Bo... Kurwa no... Róbcie to, lewaki! Dobra. Właśnie, potrzebuję domek, w którym będą drewno przerabiali. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Woodcutter. A, tak, właśnie, to jest to. To jest to i to będzie potrzebne, żeby nasze lewactwo przeżyło. Moje lewactwo, tak. Tylko, że oni najpierw będą musieli domki robić, tak? Ty... Aha, to jest 15, by to skończone. Chyba walić to. Cholera jasna. Zróbcie więcej tych builder... Nie, bo skończył mi się robole. 4, dobra. A dlaczego pan farmer nic nie robi? Niech to pracuje. Czemu to nie pracuje? Arrival to work at this location. Jak to? Przecież był farmer. Tak, wiem, że nie wyrobię samą farmą, tylko wiesz, na razie to trzeba wszystko wybudować, a... O, dobra. Teraz tu będzie jeden lewak pracował. Jest dobrze. Dobra, przyspieszmy czas. Właśnie do tego 10. Zobaczymy, jak szybko ludzie zaczną umierać. Na tym naszym padole. Okej, okay, powstał pierwszy dom. To jest już progres. Ale nadal brakuje mi jednej rzeczy. Jednej rzeczy, która jest statystyką ilości jedzenia w moim małym bajzlu. O to mi chodziło. Stored to? Stored firewood, okej. Okay. Temperatura wynosi 18 stopni. Ty im każ dzieci płocić. Dobra, mamy ubrania, mamy narzędzia, czyli na razie to wszystko jakoś funkcjonuje. Dobra, przyspieszmy czas, bo to musi wszystko szybciej pracować. O, jest mostek. Dobrze, jest mostek. Dobra. Tu później bym potrzebował studnię. Tak, bo studnia musi być w centralnym miejscu w tej osadzie, to będzie tutaj. Dobra. Czyli są 4 domki, jest zasadzone pole i powoli powstaje ta wioska rybacka, tak? Ja wiem, że ja tym lewakom mogę robić z drogi. A, nie. Właśnie mogę zrobić dróżki. Dobra. Aha, reserve of firewood. Już firewooda nie ma. Przyspieszyć tą produkcję! Gosh damn. No. Dawać. Dawać! Potrzebuję tego. A nie mam tutaj koniec. Robię kamienne. Jestem burżujem. Cicho. W grze chociaż może mnie być o to stać. Dobra. Jest! Stop. Potrzebujemy gościa do Firewooda.
I to będzie osoba, która nazywa się Woodcutter chyba, tak? Woodcutter. Dobra. Fuel limit. W tej grze nie ma czegoś takiego jak fuel limit. Oni palą, kurde, gorzej niż Polacy w zimie. Dobra. I Woodcutter, który tu zaraz przyjdzie i powinien zacząć... No dobra, ale... Dobra. Pracuję. Dawaj ten firewood. Dobra, jest firewood. Rezerwy kamienia są niskie. Świetnie, ale... Ja jestem wiecznym biedakiem. Ja potrzebuję wsparcia finansowego, żeby żyć. Dobra, ale głównie interesuje nas kamień. Aaaa! Co wywaliło? Czemu wywaliło? Co się stało? Czekaj. To jest to. Ale dlaczego wywaliło grę? Co się stało? Co się stało? Co wy mi tam mówicie? Około 20:30 to tej wioski już nie będzie. A, nie, czekaj. A, po prostu się zapauzowała gra. No spoko. Dobrze. Dobra, nie zbierałem ten kamień. Okej. Dobra, i stop, basta. Teraz tak. Niech builderzy zmniejszą się. Tak, niech builderzy się zmniejszą. I potrzebujemy rybaków. To obsłuży 4 rybaków, czyli potrzebujemy 4 fishermanów. Builder na razie wystarczy 1. I 5 loboli standardowych. Dobra. Jezus, ale wiecie co? Jedną rzecz trzeba tej grze przyznać. Ona jest urocza przez prostotę swojej grafiki. Za to tą grę lubię. Dobra, Woodcutter nawala... O, coś jest nie tak. Reserve of food is low. Świetnie. Mam nadzieję, że oni będą pracowali tutaj znacznie szybciej, bo tego jedzenia naprawdę nie mamy. Mamy 9 życia, tak? I 10 adultów. Właśnie, bo swoją drogą mogę pozyskiwać jeszcze sarny, tak? Jeśli zbuduję hunting cabin. Tylko muszę mieć miejsce, w którym są sarny i... Tak, i tam wydobywam kamień. Więc sarny na pewno są tutaj, tak? Bo je widzimy. I tutaj. Więc myślę, że w tym miejscu mógłbym zbudować ten hunting cabin, żeby on funkcjonował i zbierał sarny stamtąd, tak? Tak. Tak to rozumiem przynajmniej. Słucham, kto obsłuży 4 rybaków? Bielak? What? Dobra. O, zbierane są te. Zbierane jest jedzenie. Jest 84. Dobra. I jedno nowe dziecko. Jest dobrze. Zbierana jest ta papryka, która była zasadzona. Sarny uciekły z miejsca, w którym buduje hunting cabin. Dzięki, sarny. Dobra, nie. Stop. To niestety nie może powstać. To musi się tam... Musi zostać zburzone. No to chcę. Aha, nie mogę tego zburzyć, świetnie. Mogę, dobrze. Problemów starczy. Okej, tak, rybacy pracują, mamy żywność, mamy firewooda. Podstawowe rzeczy zostały zapełnione. Nie mamy 100 let logów. Tak? O Jezus Maria. Teos, dzięki. Szkoda tylko, że nie przeczytałem tego chwilę wcześniej. No dobra. To niech to zostanie w takim razie. Dobra, bo teraz tak, szkoła była droga i nie pamiętam, czy była do szczęścia potrzebna, ale pewnie jest do szczęścia potrzebna. Będę potrzebował trading posta. Trading posta, żeby handlować z tym pływającym dziadem. Żeby mieć więcej roślin, etc., etc. Więc ten budynek będzie mi potrzebny i będzie bardzo ważny. Dobra. Dobra.
Dobra, no to jest względnie las, nie? Względnie. Aha, a mogę jeszcze sadzić drzewa owocowe, tak? W sadzie. Właśnie, polskie jabłka, to jest dobry pomysł. A, mam... Dobra, tutaj bym w sumie... Właśnie, tu dwóch farmerów to nie jest głupi pomysł. Czyli musiałbym mieć więcej farmerów, a mam więcej starszych, czyli powinno mi starczyć, żeby to działało. Czyli farmerów dam dwóch. I na tym polu będzie jeden farmer, i na tym polu będzie jeden farmer. Dobra. Zaczyna się zima i słabo z jedzeniem, ale firewooda mamy na tyle dużo, żeby nasza wioska przetrwała. Dobrze. Ludzie się opieprzają i nie mają nic do roboty, więc myślę, że powinniśmy tutaj zacząć budować w tym miejscu, bo właśnie, bo mamy surowce jeszcze takie, jak możemy gather hut zrobić, tak, żeby zbierał roots i berries. I to nie jest głupi pomysł, żebyśmy zrobili to tutaj. Doprowadzając do tego taką standardową ścieżkę, żeby to po prostu było eleganckie. I poza tym, tak, z tych surowców, dobra. A, jeszcze jest herbalist, tak, który też musi funkcjonować gdzieś tu w okolicach tych ziółek. Dobra. O czymś jeszcze zapomniałem? Antiplat New Seedlings, dobra. I teraz tak, i teraz zróbmy to w ten sposób, że tu zrobimy jedną chatkę i tu zrobimy drugą chatkę. Chodzi o to, żeby mieć dużo tego drewna, bo ono nam się przyda. I później będzie potrzebna nam kopalnia, tylko że kopalnia mogła być chyba w każdej górze, prawda? Tak, i dopiero później wychodziło, że tam... Aleksiej to nie Aleks. Nie zrozumiałeś chyba tej zasady. Dobra, oni w końcu zaczęli robić tutaj. Czego nam do tego brakuje? Brakuje nam kamienia i logów, tak? Kamienia i logów. Gorzej jest z tym kamieniem, ale to kamień zaraz się wynajdzie. Zresztą kamień wynajdziemy już w tym momencie. Weźmiemy to i zrobimy mniej więcej tak. To zadziała. Co się stało? Dobra. Mamy za mało drewna. Mamy za mało drewna, żeby tworzyć więcej logów, więc tak. Więc ten Hunter Cabin to był jednak głupi pomysł, żeby on powstał w tym miejscu, bo ten teren musimy po prostu wydobyć z niego drewno, żelazo, etc., etc. Jako te pierwsze surowce, które nam są potrzebne w tym miejscu, tak? Dobra. Czyli start. Wiela korfa. Okej, okay, żywność się kończy. Żywność się kończy. Czemu żywność się kończy? Nosić to żarcie szybciej. 7 żarcia. Dobra, czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć, czy jest potrzebny marketplace, żeby oni jedli i tak dalej i funkcjonowali? Czy w sensie, czy nie jest konieczny ten market? Food, tools and fuel. Czy chyba de facto jest to potrzebne? W ogóle wybrałem chujowe miejsce na tą osadę. Powinienem gdzieś tu budować tą osadę. Ale to mury, to ten mosty i tak dalej zrobi się później, to nie jest problem. Nie jest. Dobrze, dziękuję. Dobra, niech te robole znoszą to drewno i poza tym potrzebujemy tego żarcia. Co się pojawia żarcie, to spada. Nie wiem, czy potrzebny mi jest za wszelką cenę ten Hunter's Cabin, czy co. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Zróbmy kolejny most, który będzie w tym miejscu, przechodził na tą stronę. Na razie właśnie.
Marketplace chyba równo... Aha. Aha, a zaraz będzie jeszcze system, że musimy zacząć tworzyć ubrania, tak? Żeby tworzyć ubrania potrzebujemy krów albo polowania na łanie, tak? Albo polowanie na łanie. Dobra, to na razie w tym terenie po prostu będzie to całe polowanie. A najpierw muszę zbudować most. Nie wiem, czy pastwisko samo w sobie też działa tak, jak powinno. Pastwisko musi być takie wyjebiście duże, tak? Takie pastwisko jest dobre. Ja pierdolę. A, pastwisko musi być zbudowane w ogóle. Pracować lewactwo. Więcej builderów potrzebuję. Potrzebuję 3 builderów teraz. Średnio z życiem naszych citizenów, bo jeszcze nie mamy apteki, tak? Zapasy kamienia są niskie. Kazanie tego wydobyć ten kamień, tutaj go wydobywają! Kurde, ta gierka jest śliczna, to jedno mogę przyznać. A, wszyscy usypują ścieżki. Dobra, zaraz będą kolejne uprawy, tak? Tak. Ale gorzej z tymi drzewami. Commands work as a laborer, dobrze. Czy mogę zrobić 4 builderów w tym momencie? Gorzej z ilością drewna jedzenia. Atakują nas na live i sporo. Słaby żart. O, właśnie. Teraz tak. Stop! Bo teraz jest traderzy, tak? Inventory. Teraz jak to było, żeby można było kupować itemy? Bo najpierw muszę sprzedawać, tak? Żeby mnie było stać na coś. When merchant arrives, order. Dobra, potrzebujemy jednego tradera. Nie pamiętam, jak ten cały trading działał, szczerze mówiąc. Czekaj, trade. Dobra, a to najpierw muszę chyba wybrać, co chcę, tak? To jest to, co mam kupić, mniej więcej. To chcielibyśmy ubrania kupić, tak, 20 sztuk, żeby było zawsze zapisane. Nie pamiętam, jak funkcjonował, kurwa, ten warsztat. Dobry modzin, cześć. Okej, dobra. Co się tutaj dzieje? Bo było dużo budów i wszystkie są zatrzymane, bo... nie mam drewna, tak? Tak jakby. Okej, bo najlepiej gdyby zaczęli od tego builder z chata, którego nie widzę. O, tu jest Forester Lucz jeden, tu jest jeden Forester Lucz. Który teraz będzie budowany, dobra. Ale ja jestem w dupie z drewnem, czyli dopiero jak laborzy zetną to... Czy
mogę zrzucić jednego tego, żeby było więcej labelów. Dobra. Do inwentory dajesz sobie rzeczy, a to co on będzie miał możesz kupić. Aha, rozumiem. Czyli w inwentory mogę zdecydować co chcę tam trzymać, tak? Mhm. Czy mogę na przykład tutaj dać, że chcę, żeby tu było 60 firewoodu? To w sumie to chcę, żeby tu było 100. Czyli firewood zostanie przeniesiony tutaj i go będą używać przy tradzie, tak? Okej, okay, dobra. Okej, okay, jest Gatherer's Hut. Świetnie. Czyli jedna osoba zostaje gatherem. Albo nawet dwie. Bo gatherling jest akurat spoko, bo oni zbierają rzeczy, które mogą później żreć, tak? Dobra, następnie wypadał... O, kolejna zima, świetnie. Tu był herbalist, ale żeby herbalist funkcjonował, potrzebuje apteki, jeśli dobrze pamiętam. Tak, o ile koleś będzie chciał firewooda. Dobra, to czyli coś pamiętałem, to jest już progres. To jest dobry progres, to już wiadomo, że świat jest piękny. Nasze cygany tutaj się ładnie rozwijają. Jezus, zima to taka brzydka pola roku. Dobra, bo gorzej, czemu wy się nie płodzicie? W sensie płodzicie się, ale macie się płodzić jak króliki. Dobra, herbalist. A herbalist później musi być z aptekarzem, tak? Tak mi się wydaje, tak chyba było. Ty, ale tu nie ma aptekarza. Czyli herbalist tylko podnosi jakość życia tak jakby. Czyli dwie osoby muszą mieć na herbalistów, bo zioła będą mi potrzebne. Dobrze. Gorzej, że mam właśnie mało ludzi. Dobra. I nadal jesteśmy w dupie z żarciem i są głodni ludzie! Kurwa szmać. Głód lekko zniknął, ale nadal słabo. Mamy sporo kamienia, więc możemy te dróżki przerobić na te kamienne. Żeby to połączenie w tych miejscach, w których jest akurat jedzenie, żeby tam były szybkie drogi. Kurde, ale problem jest z tymi rybakami właśnie przez to, że... No nie mam ludzi, żeby tych rybaków było więcej. Tu jest już czterech, nie? A, ktoś umarł z głodu. Ktoś umarł z głodu. Zaczyna się. Ktoś umarł z głodu. GG! Poproszę o pisanie GG na czacie. Pół godziny prawie przetrwałem. Szkoła lecenia. O Jezu. GG. Dobra, ale okej. Okay. Przypomniałem sobie grę. Jest progres. Jest progres. Przypomniałem sobie grę. Czyli tak. Robimy cięcie. I zaczynamy drugi odcinek, też z Banished, bo chcę sobie jeszcze pograć, wciągnęło mnie i teraz będę już wiedział co mam mniej więcej robić. Jest dobrze. Dobra, ciemność.